Cześć, witajcie. Dawno mnie nie było na moim kanale. Zrobiłem nowy zakup. Niestety, tak szczerze mówiąc, z jednej strony. Kupiłem tablet Galaxy Tab A9 Plus. To jest wersja tam bodajże 10,6 cala, jeśli dobrze pamiętam. Wersja 8 GB na 128 pamięci. Powiedziałem wcześniej, że niestety musiałem kupić tablet, no, a dlatego tak powiedziałem, ponieważ będę miał swoją imprezę prywatną i będę sobie tam puszczał trochę muzyki. Niestety okazało się 2 dni temu, że laptop, z którego miałem przez głośniki, wiadomo, ale z laptopa miałem puszczać sobie muzykę, miał jakiś problem z Bluetoothem. Jak jest wyłączony Bluetooth, to ładnie wszystko działa. Jak Bluetooth w ustawieniach włączę, niestety laptop się zaczyna zawieszać. Nie buforują się piosenki. I nie wiem, jest jakiś dziwny problem. No niestety musiałem zakupić coś, jakieś nowe urządzenie. Padło akurat na taki dosyć fajny cenowo tablet. A to się czasami przyda, żona sobie gra na telefonie, męczy baterię na telefonie, pomęczy tutaj, nie, telefon trochę sobie, że tak powiem, odpocznie. Dobra, ja sobie poza kamerą odpakuję. Zrobimy sobie pierwszą konfigurację, zobaczymy, jak to wygląda. Jaki jest wersja Androida. Co tu jeszcze mamy w pudełku? Pewnie nie za wiele. A, tu jest, myślę, że to jest jakieś dodatkowe takie pudełeczko. Tu są tylko papierologia, gwarancja, nic konkretnego, no i tylko przewód do ładowania, USB-C do C. A, no jeszcze jest szpilka do wyciągnięcia tacki na dodatkową kartę SIM, bo tu jest dodatkowy slot. To jest wersja bez 5G, czyli bez modułu LTE. Nie potrzebny, tak szczerze mówiąc, to jest dodatkowe 300 zł, a niepotrzebne mi jest, nie będę chodził z tabletem i dzwonił do kogoś, także to jedynie internet, wiadomo, na zewnątrz, jakbym ten, ale zawsze można zrobić hotspota z telefonu. Dobra, pudełeczko na bok. Ok, z tyłu obudowy jest aluminium, tutaj, tu jest, z tego co się dowiedziałem, to jest wstawka plastikowa, nie wiem, może tu chodzi o anteny do Wi-Fi. Także budowa jest fajna, 4 głośniki, 2 mamy, moment, bo tu nic, coś nie mam ostrości. 2 są z tej strony i 2 z tej, mam nadzieję, że to widać. Port do ładowania USB, tu jest jakiś mikrofon, wejście na jacka 3,5 mm, fajnie, trochę jak tak oglądałem filmiki, recenzje, no to jest troszkę w niefortunnym miejscu, może to jest faktycznie tak na rogu, ale tak szczerze mówiąc, jeśli by się miało to wejście wyłamać, to i tak się wyłamie, a czy ono jest na rogu, czy na środku? A tak szczerze mówiąc, to teraz się nie korzystałeś praktycznie z tego. Albo słuchawki bezprzewodowe, albo na USB. Jeśli już mamy nowoczesne telefony, to wszyscy mają słuchawki na USB, także nie ma problemu. Jak widać, świetnie wypracowałem już wyświetlacz. Tu jest jeszcze dodatkowe 3 piny, są na tej na dolnej ściance na klawiaturę. Można sobie dokupić tam za 150 zł mniej więcej, jest chyba do tego tabletu akurat. Dodatkowa klawiatura plus etui, chyba tutaj się zapina na te 2 otwory plus styki do komunikacji. No i na górnej części przycisk, tu jest power, głośniej, ciszej i tyle. Dobra, ja sobie go teraz włączę, skonfiguruję do swojego konta. Zobaczymy, jaka będzie wersja oprogramowania po uruchomieniu. Chyba, że się w ogóle... A, uruchomi się nawet. Myślałem, że będzie bateria rozładowana. Z tego, co w opisie na sklepie widniało, to była wersja Androida 13
z aktualizacją do 14. Nie wiem nawet za bardzo, ile lat wsparcia mają tablety. Czy to jest też tak jak w przypadku flagowych Samsungów, nie wiem, 5-6 lat? Czy na tablet jest krócej, ale na pewno do 14 ten tablet dostał aktualizację. Zobaczymy, jaka będzie na starcie. Ok, tablet sobie skonfigurowałem już na swoje konto. Jak widać, trochę albo i nie widać, bo coś ostrość zgubił. O, ok. Chyba się za bardzo światło odbija i trochę telefon gubieje. Momencik. Aktualizacji mam sporo. Ja je zatrzymałem teraz na chwilkę, żeby dograć sobie tą końcówkę filmu. Aktualizację jeszcze mamy 17 do zrobienia, ponieważ jak aktualizowałem, to nie ukrywam, że jakieś tam zdarzało mu się klatki gubić. Nie powiem, że nie. Pojedyncze, ale nie ma to, da się normalnie z tabletu korzystać. Tylko po prostu zatrzymałem na chwilę, ponieważ znajdą się osoby w komentarzach, które będą pisać, że tablet za jakieś tam pieniądze, a zgubił klatkę. Ha, Samsung, ha, zgubił klatkę. Dlatego postanowiłem je zatrzymać. Jak widać, na zatrzymanych, znaczy, jak, po prostu jak nie aktualizują się te wszystkie aplikacje, tam było 20 chyba czy 4 aplikacje do zaktualizowania. Jak widać, teraz działa to rewelacyjnie, płynnie. Można powiedzieć, jak no tutaj jakieś tam widać było pojedyncze jakieś tam te klatki też uciekły, ale wszystko do wybaczenia. Oprogramowanie, jakie jest, to już to moment już pokazuje. To jest wersja Androida 14 6.1, nakładka OneUI 6.1, aktualizacja oprogramowania. Zobaczymy, czy będzie jakaś nowsza. Nie ma, jak widać. Z 1 lipca 2024 są zabezpieczenia, także jest ok. Czy znajdziemy tutaj jeszcze w wyświetlaczu płynność ruchu adaptacyjna? Jest, czyli dostosowanie klatek. Ok, do 90, jak tutaj widać, do 90 Hz możemy mieć częstotliwość. Ochrona wzroku, jeszcze ten ekran troszkę żółcieje, ale jest, szczególnie nocą będzie lepiej. Wiadomo, ochrona baterii, to wszystko tak jak w telefonach, ustawienie ładowania. Szybkie ładowanie sobie od razu wyłączymy, nie potrzebujemy tego, szkoda baterii. I ochronę baterii sobie też włączę, maksymalną. Zobaczymy jeszcze sobie, może aparat. Wiadomo, to tablet to nie jest do robienia jakichś tam zdjęć. Momentu, może mojego, zrobimy sobie mojego prezentu, którego już upiłem trochę. No, jakich do, wiadomo, do podstawowych zdjęć, jak najbardziej tablet się sprawdzi. Tu jest akurat teraz dosyć dużo świateł oświeconych na suficie, także jest dosyć widno. W ciemniejszym oświetleniu będzie trochę gorzej, ale do podstawowych zadań jak najbardziej się sprawdzi. Do laptopa jeszcze, przepraszam, znowu do laptopa powiedziałem, kolejny raz. Do laptopa, do tabletu kupiłem jeszcze takie etui. To etui zobaczymy, zamontujemy sobie może w kolejnym filmiku, nakleimy. Kupiłem szkło, nie folię, nie było tak po prostu na szybko. Zamówiłem ten tablet w jednym z elektromarketów. Nie było na szybko żadnej folii dostępnej. Musiałbym gdzieś tam szukać na internecie, nie wiem, Allegro, nie Allegro, inne portale aukcyjne. A wolałbym folię po prostu, o to mi chodziło, że wolałbym folię, ale nie były na szybko dostępne. Także kupiłem na razie szkło, zobaczymy, jak będzie się sprawować. W tym filmiku to by było na tyle. Zobaczymy, jak tablet będzie sprawował się po czasie. Z tego, co tak się orientowałem, to bateria jest rewelacyjna. Na 3-4 dni spokojnie wystarcza. Dobra, jeśli wytrwaliście do końca, to dzięki. Trzymajcie się. Do następnego. Cześć. Hej.